Powróćmy jeszcze na chwilę do ubiegłotygodniowej wielkiej, długo-weekendowej majówki. 3 maja na terenie obok hali pod Dębowcem wystąpił zespół Kult. Był to pierwszy plenerowy koncert w tym roku w Bielsku-Białej i zarazem pierwszy w nowym miejscu. Dotąd koncerty plenerowe odbywały się na terenie ATH. Skąd ta zmiana, wyjaśnia dyrektor Bielskiego Centrum Kultury. Stare miejsce było oczywiście bardzo znane przez mieszkańców Bielska-Białej i tam wiele koncertuśmy robili, ale niestety były problemy z parkingami. Musieliśmy się stamtąd wynieść, ponieważ już w tej chwili wyłączanie drogi Byszańskiej na parking jest niemożliwe, a innych parkingów tam nie ma i stworzenia parkingów też się nie da zrobić. W związku z powyższym szukaliśmy nowej lokalizacji. Tutaj te warunki są stworzone, jest dużo miejsc parkingowych, jest ogromny plac, na którym mieści się dość miejsca, znaczy znajduje się dość miejsca dla widzów, ale również dla części gastronomicznej. Wydaje mi się, że to jest optymalne miejsce na imprezy plenerowe i myślę, że powoli Bielszczany się przyzwyczają do tego miejsca. Tu jest łatwiejszy dojazd autobusami, jak już niektórzy zauważyli, 7 podjeżdża pod samą halę, także 2 kroki na plac imprezowy. Koncert Kultu na teren pod halę ściągnął nieprzebrane tłumy Bielszczan. To akurat nie dziwi, bo Kazik Staszewski zarówno z Kultem, jak i w innych swoich wcieleniach muzycznych zawsze cieszy się wielkim zainteresowaniem rządnej, dobrej, rockowej muzyki publiczności. Dziwić może jedynie fakt, że koncert odbywa się pod halą, a nie w przeznaczonej m.in. dla organizowania koncertów hali widowiskowo-sportowej. Nie da się imprez plenerowych przenosić do miejsc zamkniętych. To musi być gastronomia, to musi być grillowanie, to musi być nawet piwo. W hali tych rzeczy się oczywiście nie da zrobić. I nigdy żadna hala nie zastąpi atmosfery takiego właśnie pikniku na wolnym powietrzu. A tak właśnie traktujemy te koncerty, które będą tu się odbywały pod namiotem. Hala pod Dębowcem będzie wykorzystana już 3 czerwca. W ramach Dni Bielska-Białej odbędzie się tu widowisko muzyczne Skrzypek na dachu w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Łodzi. A tak w ogóle jak upłynęła majówka? Powoli, bo pracuję niestety. Ta czasu wolnego. Czyli nie za dużo wolnego. No ale ktoś musi pracować, co? Tak, ktoś musi pracować, żeby ktoś się mógł dobrze bawić. Jak spędziliście majówkę? Na spacerach. Przy pięknej pogodzie, tak? Dokładnie, dokładnie. A jakiś grill? Nie, na grilla jeszcze niestety nie trafiliśmy. Dzisiaj miały być duszonki, ale wybraliśmy koncert. Jak minęła majówka? U mnie w górach na... Pogodnie. A w górach? To gdzie? Na rowerze, no, Szyndzieniach, Niemczo. No tak, pogoda sprzyja, tak, ruchowi? No, cały czas. Bardzo dobrze, pogoda była zmienna, ale w tej chwili jest dobra pogoda. A jak na dzisiejszy koncert, to jaka pogoda? W sam raz chyba. W sam raz, nie za gorąco, dobrze, że nie pada. A co do nowego miejsca dla koncertów plenerowych, teren pod halą wydaje się całkiem dobrą lokalizacją. I z dojazdem też nie najgorzej. Nie wiem jak inni, ale my nie mieliśmy także problemów z opuszczeniem terenu po koncercie. Jak się podoba w nowym miejscu? Super miejsce. Właśnie stwierdziliśmy ze znajomymi, że doskonała sprawa, że wreszcie ktoś pomyślał o tym, żeby nas tu gdzieś zebrać w ludzkim miejscu, żebyśmy się nie tłuczyli, także dzieciaki... A nie było kłopotów z dojazdem? Nie, bez problemu. Na razie fajne, no miejsce duże, no zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj bez większy parking można lepiej auto zaparkować, na TH nie ma miejsca właśnie, żeby na auto postawić. No dopiero pierwszy raz to trudno jeszcze powiedzieć, bo to jest pierwsza taka impreza. Dokładnie, tutaj. Dokładnie. Ja tu mieszkam w pobliżu, więc... Czyli bez problemu, spacerkiem. Spacerkiem 20 minut jestem na miejscu. Można by jedynie pozwolić korzystać z zieleni, której dookoła hali jest pod dostatkiem, a wstępu na którą broniły biało-czerwone taśmy. Wtedy atmosfera piknikowa byłaby już całkowita, a osoby, którym pod wielkim namiotem było zbyt tłoczno, nie musiałyby odpoczywać na betonowych krawężnikach, tylko siedziałyby sobie wygodnie na zielonej trawce, słuchając koncertu.